Hejcie, siemano, witajcie z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcineczek z naszego B-Worlda. Ze mną jest oczywiście Woski i słuchajcie, to będzie finał naszego pierwszego sezonu. Dotarliśmy do odcinka 17, jak nie, to będzie finał. 17 odcinek i z tym odcinkiem kończymy sezon pierwszy z naszego B-Worlda. W finale zrobimy, dokończymy właściwie zbiornik dla naszych wodnych dinozaurów. Oczywiście na samym początku... Co? A, właśnie, wysadzać też będziemy. Właśnie, to w takim razie zobaczcie. Zrobimy wodne dinozaury i jeszcze dodatkowo wysadzimy wszystko, co tutaj do tej pory zbudowaliśmy. Także nie postanowiliśmy, że nie będziemy dalej tych odcinków ciągnąć z tego względu, że po prostu te odcinki zaczęły robić się nudne, ale kolejny sezon z B-Worlda będzie naprawdę kozacki, bo już mamy pomysł i na pewno na dniach dowiecie się, co to będzie. Oczywiście na samym początku koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Zapraszamy również na nasze Discord. Jesteś gotów? Najpierw proponuję, bo ty chciałeś od razu wybuch zrobić, tak? To nie, to finału tak nie możemy skończyć, że od razu wszystko wysadzamy. No, ja wiem, mi też jest przykro, ale nie, tak nie możemy, stary. Pierw musimy dokończyć to, co... Nie, to musimy skończyć. To, co zaczęliśmy, musimy dokończyć, bo skoro już, wiesz, coś zaczęliśmy, no to musimy to skończyć, bo zrobiliśmy zbiornik i dobrze by było tu jakieś wodne dinozaury umieścić. Także co, jakieś DNA trzeba ogarnąć wodnych dinozaurów, tylko pytanie, czy my w ogóle takie DNA wodnych dinozaurów mamy. No to dobra, to w takim razie do naszego laboratorium musimy się udać w poszukiwaniu i naszego DNA, właściwie to już to mamy w skrzynkach, także zaraz zobaczymy. Ej, a ja to co, ja też tutaj jestem, stary. Zawsze to jest na takiej zasadzie, że coś się robi długo, a później jeśli chodzi o zniszczenie tego, to jest bardzo krótka chwila, także tak naprawdę Woski, wysadzenie tego wszystkiego nie zajmie nam długo, więc myślę, że te wodne dinozaury warto jeszcze tutaj pokazać. Tak, reklamy, 8 minut. Wpuść mnie! Ogólnie jest mała awaria, Woski wylał sobie energetyka na klawiaturę, bo Gamon nie potrafi pić i zawsze musi coś zepsuć i coś wylać i coś popsuć, także no, wracając. Miałem postawić, ale tak szybko i wylało się. Wracając do naszego odcinka, mamy tutaj nasze DNA, które Woski już chyba zabrał, mieliśmy... Co ty tam robisz z tą klawiaturą? Oho, Woski teraz słuchajcie, jak szoruje klawiaturę, dobra, także chwila przerwy i za chwilę zwracamy, niech Woski ogarnie awarię w swoim pokoju. Awaria ogarnięta? Woski, awaria ogarnięta? Tak? Tak czy nie? Tak, nie? Tak, dobra. Okej, także mamy wszystko ogarnięte, mamy DNA wodnych dinozaurów, a pokaż mi, jak te DNA wygląda chociaż, stary. O, zobaczcie, mamy DNA wodnych dinozaurów. To są wodne dinozaury, które umieścimy w naszym zbiorniku. Także proszę, oddaję ci. A w ogóle to trzeba ten, nie? To trzeba chyba je jakoś na jajka. Gdzie to się robiło tutaj, nie? W tym zielonym czymś. Okej, mamy to DNA, ale musisz dać te główienko na dół, co się daje. Mamy to gdzieś tutaj? A jest tutaj obok. Dobra. Dobra, to ja przełożę. A dobra, przełożyłeś, okej. Dobra, także zobaczcie, biogo mamy i zaraz tam się DNA zrobi i jak... zakładam, że zaraz jakiś fail będzie i się nam zepsuje i nie dostaniemy jajka. Co jest małe? W środku taki mały. Tu zobacz, z boku. Gdzie? A no, faktycznie. A to jest jak to się wrzuciło? Ej, dobra, nawet nie widziałem tego wcześniej. O, no i tak jak myślałem, zobaczcie, jakiegoś faila dostaliśmy, niestety. Jaki fail? No, nie, to chyba to. To, coś takiego dostałem, zobacz. Takie, no to jest coś to. Takiego, tak? No to jest to. Nie, serio? Tak. O! O, i tu jest fail. Tu fail, zobaczcie, co się wykluło w ogóle, stary. Uwaga, uwaga, potwór w laboratorium się wykluł. Tak, to naprawimy. No nie, o, w sumie tak, można już TNT postawić jakby i tak będziemy wszystko tutaj rozwalać, także dlaczego by nie? No to co, wychodzimy, mamy dwa dinozaury. A ja nie mam lagów. Woski jak zawsze ma lagi, słuchajcie. Ej, zblokowałem się, pomocy, stary. O, dobra, jest, dobra, jestem. Sytuacja opanowana, wszystko opanowane. Okej, także idziemy do naszego zbiornika, Woski. Teraz, ej, ale w sumie, bo co, my jak te jajka tutaj damy, to będziemy musieli czekać, aż one się wyklują. No jest mały problem, no jak nie? Nie da się jakoś przyspieszyć. Jest, o! To są te dinozaury nasze? Jeden zabija drugiego. O nie, stary, to miały być dinozaury wodne. No nie. Jeden został.
A to on taki... On, dlaczego my to tak zrobiliśmy? To tak nie miało wyglądać, mogliśmy chociaż ten zbiornik rozdzielić. Ej stary, czy ten dinozaur to taki mały zostanie już? Czy to będzie większe? Chyba troszkę urośnie, ale mało. Chyba troszkę urośnie, no dobra, ej, no to... Zobacz. W tym momencie jak my będziemy rozstawiać... Co? Mieliśmy tyle dinozaurów, został tylko jeden. No zobaczcie, ogólnie jeszcze was możemy tak z lotu ptaka pokazać, tak, ale w ogóle, że coś zostało i to najładniejszy został. Także zobaczcie, z lotu ptoko, tak, wyglądało to wszystko tutaj, co zrobiliśmy. No i tak, teraz będziemy rozstawiali TNT i w tym momencie być może, chociaż wątpię w to, ten dinozaur jeszcze troszkę urośnie, co sobie tutaj pływa, także zobaczymy. W każdym razie przechodzimy do rozstawiania TNT, jeszcze sobie troszkę powspominamy ten sezon. Także 17 odcinkiem kończymy pierwszy sezon naszego B-Worlda i tak jak mówię, kolejny sezon zapowiada się naprawdę kozacko. W ogóle, gdzie TNT, daj tu. Ogólnie powiem wam tak, wow, dobra, kozak, powiem wam tak, jeśli chodzi o kolejny sezon, to będziecie mega zaskoczeni, bo pomysł, który mamy, to jest naprawdę coś niesamowitego, nie? Także będzie się działo. Ogólnie na ten pomysł wpadł Woski, także to jest Woskiego pomysł, no i myślę, że wam się spodoba. Okej, dobra, wracając do jeszcze tego sezonu, który mamy w tym momencie, bo musimy go skończyć, także... Rozwalamy stary wszystko. Ja bym zaczął od naszego udanego pomnika, który tutaj postawiliśmy. Także możemy tutaj... W ogóle są laksy. Nie wiem, czy ty masz laksy, ale ja mam laksy. Okej, także Woski robi tam jakieś itemki. Dlaczego mnie cofa, stary? Jak to mnie denerwuje. Zawsze coś działa dobrze, a później się coś... Później się coś psuje, nie? Także to jest słabo. Ogólnie następna nasza paczka będzie trochę mniejsza, co ty mi tu rzuciłeś. A po co mi to? A co to robi? Pewnie można dużo TNT naraz. Ale stary, ogólnie też nie śpiruj z tym TNT. Nie śpiruj z tym TNT za dużo. Proszę? No w sumie... Nie damy wam zapisu. Ej, w sumie moglibyśmy zrobić zapis, ale to teraz chyba już za późno, czy nie? Także słuchajcie, widzicie jaki Woski jest dobry, poświęci chwilę nawet, żeby zrobić zapis świata. Co prawda będziecie mieli zapis świata z tym TNT, które tutaj już jest, ale to myślę, że nie szkodzi, bo to będziecie mogli sobie w każdej chwili usunąć. No i ten zapis świata pewnie na Discordzie gdzieś będzie, albo zobaczymy jeszcze, albo link będzie w opisie. Tak, w opisie damy linka do tego zapisu świata, zobaczymy. Dobra, w każdym razie wracając, Woski nie śpiruj też z tym TNT, bo jak serwer wywali, to mnie... To będzie źle, wiesz? Także też nie świruj, tak po trochę te TNT rozstawiajmy. Musicie chwilę poczekać, ponieważ jest kopiowanie świata. No ale niestety, tak troszkę się za późno obudziliśmy z tym zapisem świata. W ogóle dobrze, że Woski o tym pamiętał. Także póki świat się kopiuje, to może nam ten dinozaur tutaj urośnie. To by był dobry pomysł, jeszcze taki szkielet. Mamy mały problem, bo tego dinozaura tutaj nie ma. Już uciekł? No nie ma go stary, no patrzę i nie widzę, no ja nie wiem gdzie on jest. Ja nie mogę, dobra, także dinozaura nie było już w takim razie, nie było w ogóle tematu jeśli chodzi o tego dinozaura, nie wiem co się z nim stało, ty coś z nim zrobiłeś pewnie. Ja? Bo zazwyczaj, ale zazwyczaj one jak uciekały, to były gdzieś kawałek dalej, więc on gdzieś tutaj powinien być. Uwaga, uwaga, Woski coś chce wam powiedzieć. Ogólnie nadal czekamy na kopiowanie plików, zostało 180 plików, jakoś tak? 130 i Woski ma dla was bardzo ważną informację, także słuchamy. B-World 2, czyli nowa paczka, będzie odlotowa. Wcześniej to lepiej powiedziałeś, wcześniej powiedziałeś, że będzie... Będzie kosmos, no, także... Ale to jest w ogóle... Będzie kosmos. Zestresowałem się. Dobra, także słuchajcie, moi drodzy, mamy już save'a zrobionego. Woski, ogarnij się, mamy już save'a B-Worlda zrobionego. I teraz będziemy robić, jak to Woski wcześniej określił, wow, jaka cofka w ogóle. Będziemy robić boom boom, także save'a my już będziecie mieli, będzie link w opisie pewnie. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, a teraz przechodzimy do boom boom. I ja mówię Woskiemu cały czas, żeby tego TNT tyle nie dawał, bo to boom boom będzie zbyt duże. Nie odpalać tego. Nie, tutaj nie odpalać. To co no, teraz zrobiłem. No i super, odpaliłeś to właśnie. No to uwaga, drodzy widzowie, pokaz slajdów. Chociaż nie, na razie jeszcze jest ok. Chodzi Woski o to też, że nie było pokazu slajdów. O, cyklop, wysadziło cyklopa. Także zobaczcie, cała nasza praca
poszła na marne, moja, że tak powiem. Chociaż nie poszła na marne. Nie twoja, tylko bo ja też tu pomagałem. W sumie to nie na marne, bo mamy save'a, także dobrze, że tego save'a zrobiliśmy. I co, już jest po wybuchaniu? Co tu się stało? Nie, jeszcze trochę. A jeszcze wybucha, cofka, także zobaczcie. No, są lekkie cofki, także musicie nam to wybaczyć. Miejmy nadzieję, że w Beworld 2, czyli w kolejnym sezonie, tego już nie będzie. Także zobaczcie. Tak właśnie wygląda w tej chwili nasz park dinozaurów, który był taki kozacki i już jest po parku. Tutaj jeszcze dalej wybucha, nie, tu już się zatrzymało, wybuch się tu zatrzymał, ale nasz kozacki pomnik, który wybudowaliśmy, który przypominał kurczaka, został zniszczony. To już będzie boom, tak myślę. Dobra, także słuchajcie, druga część naszego parku również została wysadzona. Cała ciężka praca Woskiego poszła na marne. Ja też pomagałem, jak coś, żeby nie było, że Woski wszystko robił sam, słuchajcie. Ej, zobacz, ten dinozaur przeżył. Przeżył ten dinozaur. Ej. Stary, chyba los chce, żeby on żył, nie? Także musimy go chyba... Musimy go chyba zostawić. O, jednak nie żyje. Chyba jednak nie żyje. Dalej żyje, dobra, zostawmy go. No, robimy boom. Kolejny boom, tym razem wysadzamy nasz podziemny bunkier. Nie, bunkier to ty tam masz, to podziemne laboratorium, także wysadzamy nasze podziemne laboratorium. Woski, dobra, starczy, robimy boom. Ja dobrze, uciekam. Dobrze, ja nie uciekam. Oj, w sumie to mogłem uciec, ale chyba przeżyję. Koniecznie chcę wam pokazać ten wybuch, nie? Bo naprawdę dużo pracy w to wszystko włożyliśmy, to trzeba przyznać, przez te 17 odcinków troszkę pracy w to włożyliśmy, także to nie było też takie, że my tu nic nie robiliśmy, prawda Woski? No, ja nic nie robiłem. Na szczęście Beworld się nie kończy, można powiedzieć nawet, że przechodzi na wyższy poziom, bo naprawdę kolejny sezon będzie kozacki. Dobra, już. No, z tym kto nim nie wie, ale... Ja też nie, ale ty będzie też kozacki. Nie wiesz. Będzie kozacki. Sam pomysł, który mamy na ten sezon, to jest naprawdę coś mega, nie? Bo jest połączenie, którego na YouTubie jeszcze chyba nie było polskim. Ogólnie chyba nie było takiego połączenia. Boom! Wow, nawet nie wiem kiedy, zobaczcie, Woski wysadza bunkier. Czym ty to wysadzasz? Nie ma TNT, ej. Czym ty to wysadziłeś? To czerwone za tobą. Które to jest? To jest to? Zobaczcie. Mamy coś fajnego do wysadzania, tylko nie mogę tego podnieść. Zobaczcie, ej stary, szkoda mi tego, powiem ci trochę, nie? Bo ten bunkier był naprawdę, może powiedzieć, legendarny. To naprawdę dużo... Ale dużo się tutaj działo, o to chodzi, że tutaj tyle dinozaurów, co tutaj zostało stworzonych, to w ogóle masakra, nie? Jeszcze to... O, aha. Chciałem powiedzieć, jeszcze trzeba portale wysadzić, a portali już nie ma, tylko się obróciłem. Jej, uwaga, wywaliliśmy serwer, także nie wiem, czy wam coś jeszcze pokażemy, czy coś tutaj się uda jeszcze nagrać z tego serwera, także... Mówicie. Co? Nie da już się nic zrobić? Trzeba było odpalić, ale to nie warto już. Co, czemu nie warto? Ja chciałem jeszcze wysadzić moją chatę, jeszcze moja chata została do rozwalenia. No dobra. Dobra, już nieważne. Także słuchajcie, tak kończymy pierwszy sezon z Beworlda. Mamy nadzieję, że odcineczek wam się spodobał, ten finał sezonu. Myślę, że finał też był ciekawy, bo to w ogóle co się teraz stało, że wywaliło serwer, to też masakra. Okej, okay, nieważne. No, także w sumie, no tak też bywa. Także słuchajcie, zostawcie koniecznie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a będzie na pewno kolejny sezon. Co? Zawsze tylko dzwon. Zawsze dzwona, zawsze pamiętajcie, żeby dzwona zostawić, a na pewno kolejny sezon z Beworlda postaramy się wrzucić jak najszybciej, rozpocząć. Także, no co, trzymajcie się, hoj!